Witajcie kochani. Dzisiaj u nas jest dzień wysiewu rzodkiewek. I nie wiem, czy słyszeliście, że o rzodkiewce mówi się, że to jest przyjaciel, który nie lubi przytulania. Co to znaczy? O tym będzie troszeczkę później. Wciąż wybieram jedno z dwóch. Moje tak lub moje nie. Tu mam pewność równą stu. Tak jak noce, tak jak dnie. Dziś jest wtorek, więc wychodzę. Spójrz, zostawiam w tyle las. Do was zawsze mam po drodze. Chętnie znajdę dla was czas. To jest wyjście, chcę tu być. Wybór wskazał mądry miś. Wiem, że nie chcę dłużej śnić. Miś obudził moje dziś. To jest wyjście, chcę tu być. Wybór wskazał mądry miś. Wiem, że nie chcę dłużej śnić. Miś obudził moje dziś. Najpierw może o samej rzodkiewce, bo ona nie zawsze się udaje. To jest roślina, warzywo, które bardzo szybko nam zaplonuje, bo nieraz już w 25 dni od momentu wysiania będziemy mogli cieszyć się swoją rzodkiewką, a nie ma nic piękniejszego, przynajmniej my bardzo to lubimy, a szczególnie Krzyś, gdy może iść do ogródka i bezpośrednio z grządki albo z krzaczka zerwać warzywo i je po prostu zjeść, prawda? Kochanie, że ty to bardzo, bardzo lubisz. Czy to jeżeli chodzi o ogóreczki, czy jeżeli chodzi o pomidorki, czy papryczkę, no to podobnie też jest akurat z rzodkiewką. Ja będę sadziła rzodkiewki w tej grządce takiej podręcznej, można powiedzieć śniadaniowej, w dwóch polach. Ale wiecie co, rzodkiewka jest taką rośliną, która bardzo dobrze również udaje się w pojemniku. Tyle, że żeby to się udało, to musi być to taki pojemnik 15 cm głęboki. Kochanie, jak będziesz wracał, to przynieś te dwie, co tam leżą, te dwa pojemniki. Więc jeżeli ktoś ma balkon, to również w takiej uprawie balkonowej może uprawiać rzodkiewki i cieszyć się własnymi rzodkiewkami. Jeżeli na przykład jest mało miejsca w grządkach, to również właśnie taka uprawa pojemnikowa będzie dla rzodkiewek bardzo, bardzo dobra, więc niekoniecznie musi to być grządka. Kiedy teraz sadzić rzodkiewki? Rzodkiewki są roślinami tak zwanego dnia krótkiego. Choć lubią słońce, to nie lubią tego słońca w nadmiarze. Właśnie teraz jest to dobry moment, żeby zacząć wysiewy rzodkiewek i powtarzać te wysiewy co 2 tygodnie. To jest ważne, żeby nie siać rzodkiewki jednym rzutem, bo wtedy któregoś pięknego dnia nie będziemy mogli tych rzodkiewek zjeść i one po prostu, można by powiedzieć, nas zaleją. Myślę, że każdy ogrodnik, każdy właściciel ogródka spotkał się z czymś takim, prawda, że nie można było czegoś po prostu przejeść. Więc rzodkiewka, też mówiłam o tym, że kocha słońce, ale potrzebuje zaledwie 6 godzin pełnego słońca. I wrócę tutaj jeszcze do tego, że rzodkiewkę teraz jest dobry czas na sadzenie rzodkiewki i można to ponawiać przez kilka najbliższych tygodni, natomiast później już musimy zrobić przerwę, bo gdy będą zbyt długie dni i słońca będzie za dużo, to po prostu rzodkiewki będą nam wybiegały i będziemy się cieszyć raczej ich zielonymi liśćmi, aniżeli rzodkiewką, a nie o to nam przecież chodzi. I potem znowu, pod koniec lata, na początku jesieni, będziemy mogli znów zacząć wysiewy rzodkiewek. Rzodkiewki nie lubią gleby bogatej, nie lubią gleby mocno nawiezionej, zwłaszcza nie służy im azot, bo kiedy jest w glebie dużo azotu, to wtedy one mają piękne listki,
ale nie mają wtedy tej podziemnej części, którą tak lubimy, przecież z tego powodu uprawiamy rzodkiewki. Rzodkiewki też sadzimy w odstępach i to jest właśnie to, dlaczego mówi się, że to jest przyjaciel, który nie lubi przytulania. Dlatego, że żeby rzodkiewka jako roślina okopowa dała nam dobry plon, to musimy zapewnić tę przestrzeń do tego, żeby ta część podziemna mogła rosnąć. I niektórzy robią to w ten sposób, że po prostu gęsto wysiewają, a potem przerywają. Ale wiecie, że my czegoś takiego nie lubimy, dlatego pęseta i poszczególne nasionko ląduje w glebie i ja wysiewam rzodkiewki w odległości minimum 6-7 cm jedna od drugiej. To zapewnia im odpowiednią ilość miejsca do wzrostu. Rzodkiewki wymagają luźnej gleby. To właśnie taka gleba jak tutaj. Jak sobie wyobrazimy rosnącą w glebie rzodkiewkę, to ona właśnie ma mieć możliwość rośnięcia, a nie przeciskania się. Jeżeli będzie gleba ciężka, jeżeli będzie gleba zbita, no to po prostu te rzodkiewki nie będą takie, jakich chcielibyśmy. Więc to jest ważne, żeby ta gleba właśnie była glebą luźną. Kolejna ważna kwestia to jest podlewanie. Rzodkiewka lubi wilgotne podłoże, ale jako roślina okopowa nie lubi stać w wodzie. Z tego względu dbamy o to, żeby gleba była wilgotna, ale nie żeby była mokra. Podlewając rzodkiewki, oczywiście podlewamy je albo tą konewką, która ma ten koszyczek, czy jak to się nazywa, tę końcówkę, albo kiedy już rzodkiewki będziemy widzieć, że są malutkimi rzodkiewkami, to tak jak my najlepiej podlewać, wtedy jest te rzodkiewki punktowo. Jeżeli natomiast uprawialibyście rzodkiewki w pojemnikach, no to wtedy trzeba w pojemnikach zrobić otwory drenażowe, żeby nadmiar wilgoci mógł stamtąd zostać odprowadzony. Wspomniałam o tym, że rzodkiewki bardzo dobrze lubią uprawę pojemnikową i teraz właśnie się Krzysiowi przypomniało, że miał przynieść te skrzynki, bo ja też będę wysiewać rzodkiewki w skrzynkach. W pierwszym rzucie wysieję rzodkiewki w tych dwóch kwadratach, ale nie będę zajmować innych kwadratów w tej czy w tamtej części warzywnika na rzodkiewki czy pod rzodkiewki, natomiast będę właśnie uprawiać w tych pojemnikach. To są takie, zobaczcie, zwykłe balkonowe pojemniki. One były na dworze, wymagają umycia. Natomiast tu już zrobiłam dla nich dodatkowe otwory. Tutaj nie, więc trzeba będzie przynajmniej kilka takich otworów wypalić. Chodzi o to, że gdy te rzodkiewki będą właśnie w pojemnikach, a na przykład byłoby dużo deszczu, to żeby rzodkiewka nie stała w wodzie. Więc są to rośliny łatwe w uprawie i chyba przez każdego lubione. U nas na przykład w domu jadło się rzodkiewki bardzo często, oczywiście z własnego ogródka, w ten sposób, że po prostu rzodkiewki się kroiło albo gryzło i maczało się w odrobinie soli. U was też, kochanie, tak się jadło? Posypane delikatnie solą? Ale starta rzodkiewka. Starta rzodkiewka. Posypana solą. To nie, to tutaj bardziej tak po prostu się jadło, albo na przykład, pamiętam, na taką świeżą bułeczkę babcia mi robiła właśnie taką kanapkę, masło i rzodkiewki w plasterki i tak delikatnie solą. A druga taka pyszna bułeczka z dzieciństwa to była bułeczka z truskawkami. Te z kolei były posypane cukrem. Mogą się oczywiście pojawić różnego rodzaju problemy w uprawie rzodkiewek, bo na przykład rzodkiewka może pękać i nie wiem, czy pamiętasz, zdarzało nam się tak, że rzodkiewki były pęknięte. One nadal są dobre, nadal są jadalne, tyle tylko, że może nie wyglądają tak pięknie i wymagają dodatkowego mycia.
to pękanie rzodkiewek spowodowane jest nieregularnym podlewaniem, to znaczy, że rzodkiewka przesycha, a potem nagle ma bardzo mokro. Taki zwykle jest właśnie powód tego pękania. Może być też tak, że rzodkiewka idzie w liście, a nie w korzeń. I wtedy mamy taką smukłą, można by powiedzieć, panienkę, taką smukłą, cieniutką rzodkiewkę i piękne liście. Tak się może zdarzyć, kiedy po prostu jest za ciepło, albo kiedy jest gleba zbyt bogata w azot. Kolejnym problemem mogą być robaki, czyli to, że rzodkiewka jest robaczywa i ona ma takie szkodniki jak pchełka czy na przykład śmietka, ale słyszałam taką informację, że te szkodniki wolą grasować w rzodkiewkach okrągłych, aniżeli w rzodkiewkach podłużnych. Więc jeżeli wystąpił taki problem, a uprawialiście rzodkiewki okrągłe, to teraz pora na rzodkiewki podłużne. Ja tutaj mam nasiona naszych własnych rzodkiewek zebrane w zeszłym roku i to są właśnie rzodkiewki podłużne. No i jeszcze może być taki problem, który myślę, że u nas nie byłby problemem, zwłaszcza jeżeli właśnie chodzi o mojego męża, to umiałbyś, kochanie, zgadnąć, jaki może wystąpić problem, jeżeli chodzi o smak rzodkiewki, jaka ona może być? Wodnista. No, wodnista to wtedy, kiedy dużo, dużo jest wody, ale nie. Chodzi o ostrość? Tak, że może być rzodkiewka za ostra. Dla ciebie nie, dla ciebie żadna rzodkiewka nie byłaby za ostra, ale rzodkiewka staje się tym ostrzejsza, im ona dłużej jest w grządce czy w glebie, a już jest dojrzała, już można byłoby ją zjeść. No, może też tak być, że wysoka temperatura i właśnie nierównomierne podlewanie też wpływają na smak rzodkiewki, ale przede wszystkim chodzi o to, że ona jest taka troszeczkę już przejrzała. No i teraz przystępujemy, kochani, już do wysiewu i ja tak jak zawsze po prostu włożę nasiona w odpowiedniej odległości do grządki, a potem jeszcze, ponieważ dzisiaj zostaliśmy obdarowani trzema sporymi pęczkami rzodkiewek, to chciałam wam pokazać sposób, jak te rzodkiewki długo czy dłużej przechować, aniżeli przez kilka dni. A może i wy macie też jakieś sposoby przechowywania. Trzy sposoby na dłuższe przechowywanie rzodkiewek. Pierwszy sposób, który jest, myślę, taki dosyć popularny, ponieważ podobnie też na przykład przechowujemy w lodówce sałatę, to w przypadku rzodkiewek oczywiście jest rozpęczkowanie ich. To nie jest, tak jak mówiłam, nasza rzodkiewka, dostaliśmy ją. I to jest jak dla nas trochę dużo, ale myślę, że damy radę to zjeść. Natomiast gdy chcemy, żeby rzodkiewka była jędrna, to razem z liśćmi układamy rzodkiewki w pojemniku. Pamiętasz, kochanie, tak robiliśmy z sałatą. Do tego rzodkiewek nie myjemy. Mylibyśmy je dopiero przed bezpośrednim jedzeniem. Bezpośrednio przed jedzeniem. I wlewamy do tego pojemnika odrobinę wody, tak by w zasadzie tutaj ta część, ten ogonek był w wodzie i niewiele ponad to. Natomiast by liście w tej wodzie nie stały, bo one będą nam gnić. Czyli te rzodkiewki ułożone jedna obok drugiej wkładamy do pojemnika i wlewamy odrobinę wody, dosłownie. Odrobinę wody i w ten sposób
One mogą stać nawet kilka, kilkanaście dni w lodówce, a nawet mogą stać poza lodówką, jeżeli w pomieszczeniu nie jest zbyt gorąco. I czy one jeszcze mogą stać, to nam będą sygnalizować o tym liście. Bo jeżeli one będą takie jak teraz, a nawet mogą trochę wstać, bo ta rzodkiewka trochę przywiędła, to znaczy, że mogą jeszcze do następnego, powiedzmy, dnia być. Natomiast i potem do następnego, jeżeli byśmy ich nie zjedli, to po prostu te liście zaczną więdnąć, mimo tego, że tutaj będzie woda. Drugi sposób przechowywania dużej ilości rzodkiewek jest taki, że też bierzemy pojemnik, najlepiej, żeby to był karton, kartonik na przykład po butach, to wszystko zależy, ile tej rzodkiewki jest, i tam wsypujemy ziemię. Ta ziemia powinna być delikatnie zroszona i wtedy już rzodkiewki pozbawione tej zielonej części listków ponownie jakby sadzimy jedna obok drugiej w glebie, w tym pudełku, i wynosimy do piwnicy. Rzodkiewki jako rośliny okopowe lubią ciemno, lubią wilgotno, więc podobnie jak na przykład przechowuje się buraki, czy podobnie jak przechowuje się pory, to rzodkiewki też możemy przechować. I w ten sposób możemy przechować rzodkiewki jędrne, smaczne, nawet do 2, a nawet do 3 miesięcy. My oczywiście tyle rzodkiewki nie mamy, więc nie musimy w ten sposób przechowywać. Ja pokażę Wam teraz, kochani, inny sposób, jak ja to zwykle robię. Gdzieś mi się tutaj nóż zapodział, więc rzodkiewki trzeba będzie pozbawić listków i umyć. I może, kochanie, poproszę Ciebie, żebyś umył, to ja sobie wtedy nie zamoczę opatrunku. Jak już będą wszystkie gotowe rzodkiewki, umyjesz je? Tak. Dobre. Dobra. I kochani, ten sposób, który my wykorzystujemy, używamy, stosujemy. Nie powinno się mówić z pełnymi ustami. Czyli sposób, który ja mam sprawdzony, to przekładam rzodkiewki do słoika, zalewam zimną wodą. Trzymam rzodkiewki w lodówce i tak mogą stać nawet do 2, a nawet nieraz do 3 tygodni. Oczywiście wodę trzeba wymieniać. I będą chrupiące, jędrne i bardzo smaczne. W każdym kącie, w każdej chwili mogę znaleźć klucz do drzwi. Kot w komórce, spryt w jaszczurce, w tym istota okej tkwi. Dokąd zmierzam, po co żyję, tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję, świat jest światłem, które mam. Jest okej, jest okej, świat się cieszy z pracy mej. I'm okej, okay, I'm okej, okay. World is happy in this way. Come and stay, join my way, ciesz się ze mną, baw i śmiej. Make okej, okay, walk this way, miej swą korzyść z pracy. To, co widzę, to, co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję, zmierzam wprost na szczęścia szczyt.
Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś okej, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest okej, jest okej, świat się cieszy z pracy mej.